Dzisiaj przed Państwem setny odcinek programu Kraków po kolei. To doskonała okazja do podsumowania oraz pokazania efektów prac prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe w Krakowie. Jesteśmy na zmodernizowanym przystanku Kraków Zabłocie, który w nowym kształcie funkcjonuje od momentu rozpoczęcia naszego programu. Co od tego czasu zmieniło się w okolicy? Przystanek Kraków Zabłocie to część łącznicy kolejowej Zabłocie Podgórze. Bardzo ważnej inwestycji, pierwszej z serii wielu inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych, która ułatwia komunikację, szczególnie dla pociągów aglomeracyjnych. Łącznica kolejowa umożliwiła szybsze podróże w kierunku Skawiny, a także w kierunku Zakopanego. Korzystają z niej pociągi dalekobieżne, a także pociągi aglomeracyjne. Mówię tutaj o nowych połączeniach aglomeracyjnych pomiędzy Krakowem Głównym i Skawiną. Powstały nowe przystanki Kraków-Opatkowice i Skawina-Jagiellnia, ale inne stacje i przystanki na tej linii kolejowej zostały zmodernizowane. Wybudowaliśmy nowe tory, zmieniliśmy system sterowania ruchem pociągów i teraz podróżni mogą szybko i bezpiecznie dojechać do Skawiny, ale także dalszych miejscowości położonych na tej linii kolejowej. W innych miejscach Krakowa podróżni też mają ułatwiony dostęp do kolei. Warto przypomnieć ogromną inwestycję polegającą na modernizacji torów kolejowych pomiędzy Krakowem Głównym Towarowym a Jaworznem Szczakową. W Krakowie powstał nowy przystanek Kraków-Bronowice. Wymieniliśmy tory, wymieniliśmy też wiadukty kolejowe. Pociągi przyspieszyły. Teraz jeżdżą z prędkością 120 km na godzinę i w rekordowym czasie łączą Kraków z Katowicami. A gdzie teraz trwają prace? No, jesteśmy obecnie w trakcie największej inwestycji kolejowej realizowanej w Krakowie, a więc modernizacji krakowskiej linii średnicowej. To inwestycja na odcinku pomiędzy Krakowem Głównym Towarowym a podkrakowskim Podłężem. Najważniejszy jej fragment to budowa dodatkowych torów pomiędzy Krakowem Głównym a Krakowem Płaszowem. Zastąpiliśmy XIX-wieczny nasyp nowoczesnymi estakadami. Przy hali targowej powstaje nowy przystanek kolejowy. Budowane są nowe mosty kolejowe, a także wybudowaliśmy nowe wiadukty, między innymi na ulicy Dekerta czy ulicy Powstańców Wielkopolskich. To wszystko z myślą o nowych możliwościach podróży. A jakie są plany na przyszły rok? Czyżby wielki finał? W połowie przyszłego roku planujemy zakończyć główne prace budowlane właśnie przy modernizacji krakowskiej linii średnicowej. Pociągi pojadą po 4 torach kolejowych z większą prędkością. Otwarty zostanie nowy przystanek kolejowy, a przewoźnicy będą mieli możliwość zwiększenia liczby połączeń. Kolejowa rzeczywistość w Krakowie pozytywnie się zmieni. Warto przypomnieć, że zarówno modernizacja linii kolejowej w kierunku Katowic, jak i przebudowa torów w centrum Krakowa to inwestycje realizowane ze wsparciem Unii Europejskiej w ramach instrumentu CEF Łącząc Europę.